ostatnie wydarzenia kulturalne w naszym mieście przyciągnęły dużą uwagę mieszkańców Wąrzeźna. Koncert operetkowy zbudował wspaniałą i sympatyczną atmosferę, a wystawa militariów wywołała podziw i dyskusję wśród pasjonatów historią. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. Dziś w Wiadomościach krótkie relacje między innymi z wymienionych inicjatyw. W tym roku odpady będziemy zbierać od 1 lutego do 20 kwietnia. Każde dziecko spędziło te ferie miło, przyjemnie i żeby było bezpiecznie. Tej cierpliwości nigdy nie brakowało. Będziemy mieć dla Państwa, myślę, piękny koncert. Prowadziliśmy zajęcia na temat fotografowania ptaków i ssaków. Kultywujemy tą kulturę, jak była kiedyś. Te tematy w Wiadomościach. Propozycje programowe to dziś pełna relacja z ostatnich obrad radnych Rady Miasta. A w informacjach z ratusza, od których startujemy, przypomnimy ogólne zasady i przebieg konkursu organizowanego co roku przez Urząd Miasta we współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem. Ruszyła 7. edycja konkursu ekologicznego Zamień Odpady na Klasowe Wypady, skierowanego do uczniów dwóch wąbrzeskich podstawówek. Organizatorami jak co roku są burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem. W tym roku odpady będziemy zbierać od 1 lutego do 20 kwietnia. Dla zwycięzców oczywiście przewidziane są nagrody. Dla zwycięskiej klasy przewidziano wycieczkę klasową o charakterze przyrodniczym lub ekologicznym, której maksymalny koszt nie może przekroczyć 2 500 zł. Za zajęcie drugiego miejsca będzie to wycieczka do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu oraz za zajęcie trzeciego miejsca będą to nagrody rzeczowe. Laureatami konkursu będą zatem 3 klasy, które uzyskają największą liczbę punktów ustaloną w przeliczeniu na każdą sztukę zebranego odpadu. Celem organizowanego konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko. W tym roku zbierać będziemy odpady, zużyte odpady elektroniczne, elektryczne, nakrętki oraz zużyte baterie. Szczegółową listę z rodzajami odpadów i ilością punktów przysługujących za dany sprzęt znajdziecie Państwo na stronie internetowej miasta. W przyszłym tygodniu nasze województwo razem z 4 innymi rozpocznie ferie zimowe. O bezpieczeństwie w tym okresie powinniśmy pamiętać zarówno kiedy spędzamy je w domu, wychodzimy na sanki lub kiedy wyjeżdżamy na kolonie. Już za kilka dni upragnione przez dzieci i młodzież ferie zimowe. Przed, a także w trakcie ich trwania w placówkach oświatowych będą prowadzone spotkania z najmłodszymi, gdzie dowiedzą się oni, jak bezpiecznie spędzić czas zimowego wypoczynku. Upominamy przede wszystkim o to, aby uważać w trakcie zabaw, to znaczy przypominamy, aby nie organizować tzw. kuligów po drogach publicznych. Ponadto, aby bez opieki osoby dorosłej nie wchodzić na zamarznięte jeziora, stawy i bagna. W związku z tegorocznym wypoczynkiem uczniów, policjanci podejmują działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i rozpoczynają akcję pod nazwą Bezpieczna Droga do Celu, której adresatami są przede wszystkim pasażerowie i kierowcy. Policjanci bacznie będą przyglądać się przewoźnikom. Będziemy kontrolowali autokary wiozące dzieci na wypoczynek. Jeżeli jest taka potrzeba skontrolowania stanu technicznego pojazdu, kierowcy wymaganych dokumentów, każdego prosimy, aby zgłosił się do tutejszej jednostki. Prośby można kierować osobiście lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 997. Najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. W związku ze wzmożonym ruchem pojazdów kierowcy mogą spodziewać się liczniejszej niż zazwyczaj obecności policjantów na drogach.
Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom, nie tylko tym wyjeżdżającym, jest priorytetem dla polskiej policji. Dla tych, którzy zostają w ferie w domach, mówimy, jak bezpiecznie zostać w domu, nie otwierać drzwi osobom obcym, mieć ograniczone zaufanie. To wszystko po to, aby każde dziecko spędziło te ferie miło, przyjemnie i żeby było bezpiecznie. W związku ze zbliżającymi się feriami Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało akcję informacyjno-edukacyjną, której elementem jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod nazwą Stok nie jest dla bałwanów. Wszelkie informacje na temat tego konkursu umieszczone są na stronie internetowej Wąbrzeskiej Komendy. My życzymy wszystkim uczniom mile i bezpiecznie spędzonych ferii. Weszliśmy już w okres rozliczeń podatkowych za 2017 rok. Wypełniając PIT, warto pamiętać o potrzebujących. Zachęcamy, aby 1% podatku przekazać na konkretny cel. 1% tak niewiele, a może pomóc w leczeniu i rehabilitacji podopiecznych fundacji zamieszkujących Wąbrzeźno i okolice. Sylwetki potrzebujących, którym wystarczy oddać swój 1% w rozliczeniu rocznym, postaramy się Państwu teraz przybliżyć. Pieniądze z 1% mogą pomóc w rehabilitacji 18-letniej Darii Szczepańskiej, która cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, ma problemy z chodzeniem i nie widzi. Obecnie pieniądze pomogą w sfinansowaniu czekających jej 2 operacji nóg i co za tym idzie rehabilitacji. Wąbrzeźnianka Daria jest podopieczną Fundacji Słoneczko. Z kolei Olek Pesta urodził się z połową serduszka i przeszedł już 3 poważne operacje serca oraz doznał 2 udarów mózgu. Ponadto choruje na padaczkę lekooporną i niedoczynność tarczycy. Wpływy z 1% pomogą sfinansować dalszą rehabilitację, która już przynosi efekty. Wąbrzeźnianin Olek jest podopiecznym Fundacji Serce Dziecka. Nasi widzowie zapewne pamiętają także Łukasza Wróblewskiego, cierpiącego na niezwykle rzadką chorobę zespół lewa. W przypadku tego mieszkańca Radzynia Chełmińskiego pieniądze z 1% podatku przydadzą się na sfinansowanie leczenia, rehabilitacji i spełnienia marzeń. Łukasz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Na podobną pomoc czeka Lena Półtorak z Brodnicy. Dziewczynka urodziła się z jedną z najrzadszych wad genetycznych – zespołem Aperta. 3-latka przeszła szereg operacji ratujących życie, a także wiele godzin rehabilitacji i ćwiczeń. Obecnie rodzice zbierają fundusze na pokrycie kosztów operacji rozdzielenia paluszków u rąk. Lena jest podopieczną Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Nasza pomoc jest dla rodzin bardzo ważna. Jeszcze raz zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, których podopiecznymi są nasi bohaterowie. Jest to bardzo proste i nic nie kosztuje. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć oraz kwotę podatku. Szczegóły znajdą Państwo na plakatach zamieszczonych na portalach społecznościowych. Warsztat terapii zajęciowej w Wąbrzeźnie wszedł w pełnoletność. 18. urodziny placówki były okazją do podsumowania minionych lat działalności, spotkania we wspólnym gronie i podkreślenia zaangażowania osób prowadzących jednostkę. 2 lutego w budynku warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Matejki odbyła się uroczystość z okazji 18. urodzin tej placówki. Na tę uroczystość podopieczni i pracownicy warsztatów przygotowali przedstawienie o aniołach. Są z nami wszędzie, w drodze do pracy, warsztatu i szkoły. Proszę Was wszystkich, uwierzcie w aniołów. Jak podkreślała kierownik WTZ Marta Kowaliszyn, to właśnie wszystkie osoby przebywające na co dzień w budynku warsztatów są aniołami. Ważni są zarówno podopieczni, jak i pracownicy, którzy lubią swoją pracę. W swoim przemówieniu prezes stowarzyszenia przypomniała początki organizacji, a także mówiła o tym, co udało się osiągnąć na przestrzeni lat. Ponadto, jak układała się współpraca z różnymi jednostkami w naszym mieście. Wymieniając sukcesy jednostki, podkreślała, że najważniejszymi osobami zawsze byli podopieczni. W ciągu 18 lat
Przez warsztat przewinęło się około 100 niepełnosprawnych. Obecnie jest ich blisko 50. I to właśnie zaangażowanie na rzecz tych osób podkreślili w gratulacjach zaproszeni goście. Gratuluję, że tej cierpliwości nigdy nie brakowało. Wśród przybyłych na uroczystość był starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, wicestarosta Bożena Szpryniecka, burmistrz Leszek Kawski, ksiądz proboszcz Jan Kalinowski, inspektor do spraw rehabilitacji Joanna Paczkowska z PCPR w Wąbrzeźnie, członkowie zarządu WTZ oraz obecni pracownicy i podopieczni warsztatów. Koncert operetkowy, wystawa Militaria I Rzeczypospolitej i warsztaty fotograficzne. Tym zajął nas Wąbrzeski Dom Kultury na przełomie ostatniego tygodnia. Tanga, miłosne arie i duety, czyli najsłynniejsze kompozycje operowe i operetkowe, miały okazję posłuchać osoby, które skorzystały z oferty Wąbrzeskiego Domu Kultury. Arie i duety operowe, bo będziemy mieć również strawiaty z opery Traviata Giuseppe Verdiego, Libiamo to jest, więc pijmy na zdrowie, wszyscy Państwo na pewno to znacie. Każdy wybiera to, w czym najlepiej się czuje, co najbardziej lubi, także myślimy też o tym, żeby, przede wszystkim właściwie o tym, żeby to było lekkie, łatwe i przyjemne do odbioru, bo wiadomo, że nie każdy słucha muzyki na co dzień. 3 lutego w sali widowiskowej odbył się koncert operetkowy w wykonaniu Katarzyny Jaracz, sopran, Marcina Jaracza, baryton oraz Marcina Naruszewicza, tenor. Witam Państwa serdecznie, Marcin Naruszewicz. Przyjechałem tutaj razem z innymi solistami i będziemy mieć dla Państwa, myślę, piękny koncert, na którym wszyscy będziemy mogli się dobrze bawić. My od strony scenicznej, Państwo jako widzowie. Wieczór poprzedzony został spotkaniem przy kawie artystów z wąbrzeską publicznością, na którym rozmawiano o wielkich kompozytorach, muzyce operetkowej i ciekawym życiu artystycznym. Na tego typu spotkaniach można się dowiedzieć, jak wygląda życie artystyczne od kuchni. Czyli można się dowiedzieć, jak wyglądają próby w operze, bo najczęściej widzimy artystów na scenie. Oni tam są przebrani w jakieś kostiumy. A tak naprawdę to są zwykli ludzie, którzy mają swoje też zwykłe problemy. Wykonane przez solistów przedwojenne piosenki pochłonęły publiczność bez reszty. Duchowa uczta połączona z pięknymi aranżacjami oraz kreacjami stała się barwnym widowiskiem muzycznym. Jest troszeczkę poważnej muzyki, troszeczkę lżejszej, na przykład operetki i troszeczkę już zupełnie prostych piosenek. Z dawnych czasów, które starsi ludzie na przykład kochają, znają i razem z nami wykonują. Po pierwsze, stroje, kostiumy wprowadzają ten klimat, który ma towarzyszyć każdemu spektaklowi, ale też sam artysta zupełnie o wiele łatwiej mu jest wejść w rolę, kiedy ma kontusz na sobie, czy na nogach sztyblety, tutaj żabot na przykład, perukę, łatwiej mu się przenieść wyobraźnią w czasy Mozarta. Podczas koncertu nie zabrakło także subtelnego dowcipu Marcina Naruszewicza, który swoją lekkością humoru wprowadził odbiorców w niezwykły klimat sobotniego wieczoru. Koncert operetkowy był niewątpliwie dobrym sposobem na chwilowe zatrzymanie się w pędzie codziennego życia oraz poznanie wartościowych utworów wielu bardziej lub mniej znanych kompozytorów. Jeżeli będziecie mogli Państwo słuchać tego typu muzyki, to poszerzy Wasze horyzonty, to sprawi, że będziecie się czuć naprawdę bardziej komfortowo, słysząc cokolwiek w radiu i mówiąc: o, znam to, gdzieś już to słyszałem. Widownia nagradzała wykonawców gromkimi brawami. Kolejne spotkanie z operetką udowodniło, że pięknym śpiewem i doskonałą muzyką może cieszyć się każdy, nawet mniej doświadczony odbiorca. Miłośnicy historii oraz dawnej broni i sztuki wojennej mieli niepowtarzalną okazję do obejrzenia wystawy Militaria I Rzeczypospolitej. 5 lutego członkowie Bractwa Rycerskiego Komtury Radzyńskiej, Golubsko-Toruńskiego Bractwa Rycerskiego i pan Jerzy Skrzyniecki z Wąbrzeźna zaprezentowali w galerii Wąbrzeskiego Domu Kultury swoje cenne zbiory. Wydarzenie zostało zapieczętowane wystrzałem z piszczeli. Praktycznie to ja zawsze lubiłem militaria. A że to później ze dwa razy byłem na tym, na
Grunwaldzie, tak mi się to spodobało, ze względu, że u nas jest zamek i tak powoli. Tak jakby kultywujemy tą kulturę, jak była kiedyś, i rycerstwo, głównie zajmujemy się właśnie artylerią i łucznictwem. Golubsko-toruńskie Bractwo Rycerskie reprezentują Andrzej Stasiński, Marek Małolepski i ksiądz Paweł Dąbrowski. Przedstawicielem Bractwa Rycerskiego Komtury Radzeńskiej jest Mieczysław Łata. Osoby te mają wspólne pasje, krzewią idee towarzyszące ruchom rycerskim w Polsce, są również aktywnymi uczestnikami inscenizacji historycznych, m.in. bitwy pod Grunwaldem czy oblężenia Malborka. Jeśli chodzi o inscenizację, to ja biorę udział przede wszystkim z artylerii. Czyli tak jak tutaj widzimy, za nami są rozmaite organki, na przykład artyleryjskie, bombardy i tak dalej, hakownice, piszczele. Dzięki tym zagorzałym kolekcjonerom wąbrzeźnianie mieli okazję zobaczyć m.in. miecze, buzdygany, broń czarnoprochową oraz sztylety. Między innymi właśnie tą artylerię pokażemy, jak, w jaki sposób było ładowane, pociski, jakie były stosowane do tej artylerii, właśnie takie 50-funtowe, 100-funtowe kule kamienne, łucznictwo, mamy broń białą, nasze sztandary. Ciekawe osobowości, pasja godna pozazdroszczenia i niewątpliwie ogrom wiedzy historycznej to atuty współtwórców wąbrzeskiej wystawy. Jednym z nich jest kusznik, bombardier, kanonier Andrzej Stasiński, który w ruchach rycerskich działa już od 1998 roku. Kolejnym z pasjonatów dawnych militariów jest kusznik i autor replik dawnej broni i sztuki wojennej, Marek Małolepski. Mieszkaniec Wronia, pasowany na rycerza w 2011 roku na zamku w Toruniu. Swoje zbiory pokazał również ksiądz Paweł Dąbrowski z Wąbrzeźna. Kanonier, kusznik, autor replik broni, dawniej działający w ruchu rycerskim od ponad 5 lat. Pasją, moim wypoczynkiem, tym co lubię robić, to jest właśnie praca w drewnie. Właścicielem eksponatów prezentowanych na wystawie jest także Mieczysław Łata, mieszkaniec Radzenia Chełmińskiego. W jego zbiorach znalazły się samodzielnie wykonane repliki dawnej broni, chorągwie i pieczęcie historyczne. Stworzenie tego rodzaju kopii wymaga wiele cierpliwości i czasu. To nawet i rok, i więcej nieraz trwa, żeby to właśnie praktycznie miesiąc, odlać, może lepiej. To intensywnie trzeba pracować. Ja mówię tylko o swoje, które ja robię, nie? Bo to są nas wszystkich, które zgromadzą. Salę wystawienniczą Domu Kultury powiększyły także zbiory Jerzego Skrzynieckiego, który zaprezentował gościom wystawy wiele interesujących i często wykonanych samodzielnie eksponatów. Wśród nich znalazły się kolubryny, bagnety, moździerze, pistolety skałkowe i miecze. Tę niecodzienną wystawę możecie Państwo oglądać do 3 marca. Połączenie fotografii przyrodniczej z dobrą i ciekawą zabawą to niewątpliwie jedne z celów przyświecających idei organizowania warsztatów fotograficznych dla dzieci z wąbrzeskich szkół podstawowych. To jest ten cel, popularyzacja tej naszej przyrody, popularyzacja, powiedzmy, taka popularno-naukowa, no bo poznając przyrodę, poznajemy wiele różnych dziedzin życia. Fotografia przyrodnicza jest bardzo szeroką dziedziną i każdy dla siebie coś tam znajdzie. No, jedni fotografują bardzo małe obiekty, tak zwane właśnie obiekty makro, inni wolą fotografować ptaki, jeszcze ssaki, można fotografować krajobrazy, więc każdy dla siebie może coś znaleźć. 5 lutego uczniowie wąbrzeskiej dwójki i trójki pod kierunkiem członków Toruńskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody mieli okazję poznać podstawy fotografii makro oraz ptaków i ssaków. Dzisiejszy dzień był przeznaczony na zapoznanie się z fotografią makro oraz z fotografią ptaków i ssaków, czyli dwie takie skrajne do siebie dziedziny fotografii. Ja z kolegą prowadziliśmy zajęcia na temat fotografowania ptaków i ssaków. Tak jak tutaj zdjęcia pokazują, ta tematyka jest nam najbliższa i o tym właśnie opowiadaliśmy. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy, w których prowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne. Każdy miał możliwość zobaczenia profesjonalnego sprzętu fotograficznego.
Pokazaliśmy im również sprzęt, jakim fotografujemy. Zainstalowaliśmy czatownie prowizoryczne, namioty, żeby mogli zobaczyć, jak to wygląda od strony technicznej. Uczniowie zaznajomieni zostali z fotografią jako formą sztuki oraz poznali stronę praktyczną tej dyscypliny, polegającą na fotografowaniu przygotowanych eksponatów z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, jak i własnych aparatów. Byłem mile zaskoczony, że tutaj nie tylko telefony dominowały, a w dosyć dużej mierze, w dosyć dużym procencie były i aparaty kompaktowe, mało tego, nawet były lustrzanki. Kupiłam aparat i zaczęłam robić tak zdjęcia, ale to naprawdę było raz na jakiś czas i tylko jak była jakaś ładny krajobraz, okazja. Zajęcia przypadły do gustu grupie młodych fotografów, u których zaangażowanie i skupienie widać było na twarzach podczas całego warsztatowego spotkania. Bo ileż to trzeba sztuczek i umiejętności, żeby pokazać to, co naprawdę ważne w fotografii. Nam bardzo zależy, żeby dzieci miały jakiś szacunek do przyrody, bo reprezentujemy Związek Polskich Fotografów Przyrody i głównie naszym zajęciem jest fotografowanie dzikiej przyrody. Trzeba odpowiednio dobrać kadry i razem się poświęcić, żeby to uzyskać ten taki obraz ładny. Mamy nadzieję, że przygotowane warsztaty były nie tylko ciekawym spotkaniem z pasjonatami przyrody, ale również niezapomnianą przygodą z aparatem fotograficznym. Tym materiałem kończymy najnowsze wydanie programu lokalnego. Dziękuję, że spędzili Państwo ten czas z nami i zapraszam na kolejny odcinek 14 lutego o godzinie 16. Do zobaczenia za tydzień.